Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na nietypowy odcinek Ajagi. To będzie taki świąteczny odcinek specjalny, w którym Radek przeczyta fragment swojej najnowszej książki Cztery wymiary architektury. Sporo opisaliście w komentarzach i w różnych wiadomościach, że chętnie posłuchalibyście audiobooka z tej książki, a jako, że są święta, a w święta można spełniać niektóre życzenia, to my postanowiliśmy spełnić akurat to, i Radek przeczyta dzisiaj wstęp. I pierwszy rozdział książki Cztery Wymiary Architektury. Ale zanim to, to może przyjrzyjmy się okładce i zróbmy taki mały off -topic okładkowy. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że okładka jest bardzo minimalistyczna. To zaledwie kilka kolorów takich dużych plam barwnych oraz parę linii. Ta książka, Cztery Wymiary Architektury, zabierze Was w podróż w czasie i w przestrzeni. I to, co jest na tej okładce, to jest dokładna ilustracja właśnie czasu i przestrzeni. Te linie, które widzimy tutaj, trzy krzyżujące się linie, to są osie x, y, z, osie trójwymiaru. One pokazują przestrzeń trójwymiarową, no, w której toczy się nasza rzeczywistość, w której odbieramy budynki. Ale jest tutaj też czwarta linia, i to jest czas. To jest oś czasu, na której takimi małymi kresyczkami są zaznaczone jakieś punkty, w których coś się wydarza. I ta linia, ta oś czasu będzie nas prowadzić dalej przez całą książkę. Bo zobaczcie, że jak otworzymy tę książkę na stronie, na której zaczyna się rozdział, to mamy dalej tę samą oś czasu, która prowadzi nas przez kolejne rozdziały. To jest dokładnie ta sama linia z okładki. Ona się pokrywa w tym miejscu i prowadzi nas przez kolejne elementy tej książki, przez kolejne rozdziały, przez kolejne tematy, przez kolejne miejsca i czasy. W czasie, kiedy czytamy książkę. Robimy pewne punkty na osi czasu, i rozdziały nie są numerowane, ale są jakby zaznaczone przez właśnie kolejne, kolejne punkty, kolejne kreski dodane do osi czasu. I tutaj, na przykładzie rozdziału Chronoarchitektura, widać, że to jest siódmy rozdział, bo ma siedem kreseczek na osi czasu. To, co jeszcze nas wiąże z różnymi czasami w tej książce, to jest też rodzaj tej grafiki, że tutaj ta okładka jest bardzo nowoczesna, jest minimalistyczna, jest bardzo współczesna. Natomiast jeżeli tylko otworzymy książkę, to od razu przenosimy się w czasie. Tutaj mamy papier marmoryzowany, który od wieków, i to naprawdę od wieków, jest powiązany z różnymi tekstami. Więc jeżeli. Otworzymy książkę, to już robimy podróż w czasie do dawnych książek, do dawnych tekstów, więc możemy już mieć pewną namiastkę tego, co czeka nas dalej w treści, jeszcze w ogóle zanim zaczniemy czytać. To samo się tyczy płótna na okładce, to też jest pewien tradycyjny sposób wykańczania książek, właśnie wykańczania ich płótnem. Więc z jednej strony mamy gładką, taką wręcz śliską powierzchnię tej okładki, ale jak złapiemy za grzbiet, to poczujemy jego szorstkość, która też trochę nam może przywodzić na myśl jakieś nostalgiczne wspomnienia takich książek, które w całości były oprawione w płótno. Książkę Cztery wymiary architektury można zamówić na stronie czterywymiary.goodidea.archi. Tylko dzisiaj do północy jest darmowa wysyłka na terenie Polski. A teraz proszę, pozwólcie zabrać się w tę podróż w czasie i przestrzeni. Oddaję głos Radkowi, który przeczyta wstęp i pierwszy rozdział. Wstęp. Architektura rozgrywa się w trójwymiarowej przestrzeni. Każdy budynek ma swoją długość, szerokość i wysokość. Trzy podstawowe wymiary. Kiedy szukamy mieszkania, sprawdzamy, jaką ma ono powierzchnię, ile będziemy musieli zapłacić za każdy metr kwadratowy, jak duży dywan będzie potrzebny, aby salon prezentował się stylowo i przytulnie. Gdy chcemy wywietrzyć pokój, istotna jest jego objętość, wyrażona w metrach sześciennych. Te dane są konkretne i mierzalne. Wymiarami precyzyjnie opisuje się podstawowe cechy każdej budowli: od przystanku autobusowego po Wielki Murchiński, od domku jednorodzinnego po wieżowiec Burcz Khalifa. Ten związek budowli z fizyczną przestrzenią jest jedną z najważniejszych właściwości architektury. Materialność ścian, okien i dachu sprawiła, że w ogóle zaczęliśmy budować. To właśnie fizyczne cechy budynków zapewniają nam ochronę przed żywiołami, a trójwymiarowość każdej części domu, fabryki, biura czy sklepu pozwala nam rozpoznać je z zewnątrz, wejść do środka, schronić się w ich wnętrzu. Jest jeszcze jeden wymiar, który dotyczy budynków w takim samym stopniu jak nas, ale zwykle o nim zapominamy. Choć również jest mierzalny, to wydaje się nieuchwytny. Tym wymiarem jest czas. Budynki, tak jak ludzie i wszystko, co nas otacza, nie tylko zajmują jakąś trójwymiarową przestrzeń, lecz także robią to w określonym czasie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że budynki stoją w konkretnych miejscach, a ich przenoszenie jest raczej dziwaczną ciekawostką niż częstą praktyką. Nawet obowiązująca w polskim prawie definicja budynku mówi o tym, że jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem trwale, a więc na stałe, bez możliwości poruszenia, bez ruchu. Ta niewzruszoność jest też jedną ze słynnych trzech cech architektury, na które zwrócił uwagę Witruwiusz w I wieku przed naszą erą. Rzymski architekt stwierdził, że dobry budynek powinien być trwały, użyteczny i piękny. Trwały związek z gruntem i jego bezpośrednią okolicą miał od zawsze wielki wpływ na wygląd budynków, sposób ich skonstruowania czy funkcje, jakie pełniły. Także dzisiaj, w dobie wielkich możliwości technicznych, które pozwalają zrealizować prawie każdy, nawet najbardziej szalony pomysł w dowolnym miejscu na świecie, wielu architektów inspiracji dla swoich projektów szuka w bliższym i dalszym otoczeniu projektowanej budowli. Kontekst, w którym ma stanąć budynek, może być punktem wyjścia dla poszukiwania jego projektowanego kształtu czy materiałów wykorzystanych do jego wzniesienia i wykończenia. Skoro budynek istnieje nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie, to podobnie jak my wciąż odbywa podróż: podróż przez czas. Stoi w miejscu w trójwymiarowej przestrzeni, lecz śmiało podąża przed siebie przez dni, tygodnie, miesiące i lata. Długość naszej drogi przez czas jest mocno ograniczona. Ludzkie życie najczęściej trwa kilkadziesiąt lat. Dla porządnej budowli to zaledwie krótki rozdział w jej istnieniu. Wciąż używamy budynków, które stoją od stu i więcej lat. Możemy podziwiać obiekty tysiącletnie, przestrzenie, które były tworzone przez ludzi takich jak my, lecz niewyobrażalnie od nas odległych. Na przykład, chyba jedyną rzeczą, która naocznie łączy nas z cesarzem Hadrianem, jest rzymski panteon. Gdy wejdziemy do jego wnętrza, znajdziemy się wśród tych samych ścian, co on, gdy uroczyście otwierał go prawie 1900 lat temu. Gdy przemierzamy komnaty w Wersalu, zastygłe w czasie pod koniec XVIII wieku, kiedy opuściła je rodzina Ludwika XVI, wydaje nam się, że w międzyczasie nic się nie zmieniło że paradne łóżka, krzesła, porcelana na stołach czekają tylko, aż za moment Maria Antonina znów będzie przyjmować gości i oddawać się dworskim rozrywkom w swoich prywatnych salonikach. Jej życie jest nam bliższe i bardziej namacalne, ponieważ oglądamy jego rzeczywiste przestrzenne ramy, choć dzielą nas ponad dwa stulecia. To właśnie budynki, które trwają długo, mogą łączyć odległe pokolenia. Upływ czasu przeróżnie odbija się na architekturze. Budynki, tak jak ludzie, mogą się po prostu starzeć. Ludzkie twarze pokrywają się z biegiem lat z marszczkami. Na fasadach budynków pojawiają się zarysowania i odpryski. Odpada tynk, wyrastają rośliny, pękają mury. Dzisiaj podziwiamy ogrom ruin zamku Krzysztopu w ujeździe, choć wiemy, że to tylko na miastka jego dawnej wspaniałości. Aby kupić naszym budowlom więcej czasu, przekazać je w dobrym stanie kolejnym pokoleniom, musimy o nie dbać. Możemy je jednak także zmieniać nie tylko remontować, ale też przebudowywać, rozbudowywać dopisywać kolejny rozdział snuć nową opowieść, której nośnikiem będą ściany i detale. Gdy patrzymy na Wawel, Widzimy nie jeden budynek, lecz cały zbiór różnych struktur, które rozmnażały się niczym przez pączkowanie i opowiadają historię Polski równie dobrze, a może i lepiej niż szkolne podręczniki, bo za każdym fragmentem tej wielkiej wawelskiej układanki stoją nie suche fakty i daty, ale prawdziwi ludzie, którzy zlecali ich powstanie, projektowali je, budowali tak, aby niosły one przez stulecia ważne dla nich przesłanie. Przesłanie, które możemy odczytać także dzisiaj, w zupełnie innej rzeczywistości, o której ich twórcom mogło się nawet nie śnić. Wygląd budynku zależy od tego, w jakim czasie został on zaprojektowany i zbudowany. Zbiory cech, które łączą obiekty pochodzące z podobnego czasu, choć z najróżniejszych miejsc, nazywamy stylami architektonicznymi. Gotycki Kościół od razu odróżnimy od barokowego, chociaż przecież funkcję te dwie świątynie mają taką samą. Modernistyczny blok służy zasadniczo do tego samego co neorokokowa kamienica zakwaterowania ludzi, stworzenia im przestrzeni do życia prywatnego i społecznego, ale trudno o większy kontrast, formy, materiału i konstrukcji. Historia architektury jako nauka to w uproszczeniu próba logicznego uporządkowania sztafety pokoleń i epok, której etapami są właśnie następujące po sobie style, a zatem próba powiązania form przestrzennych z upływem czasu. Można jednak także z czasem grać właśnie dzięki następstwu stylów. Można wznieść budowlę, która będzie wyglądać jakby powstała w innym czasie lub jakby była bardzo stara. I nadgryziona zębem czasu, choć tak naprawdę jest zupełnie nowa. To jak podejdziemy do budowania, będzie też zależało od tego, jak długo dany obiekt ma stać. Inaczej rozwiążemy problemy projektowe, jeśli zależy nam, aby nasze dzieło przetrwało tysiąclecia albo nawet zostało na Ziemi na zawsze, a inaczej, jeśli ma stać kilka tygodni czy kilkadziesiąt lat. Budynków nie można oderwać od czasu. Są one produktem swoich epok i świadectwem pobytu na Ziemi ich twórców. Są niczym znaki, kreski na tarczy zegara, dzięki którym orientujemy się, co oznacza układ wskazówek. Są świadkami upływu czasu i pamiątkami po czasach minionych. Budynki, które wznosimy dzisiaj, będą opowiadać przyszłym pokoleniom o nas, o naszych ambicjach, aspiracjach, marzeniach i możliwościach. Na kolejnych stronach przyjrzymy się architekturze przez pryzmat czasu. Naszymi bohaterami będą budynki stare i nowe, słynne i szerzej nieznane, niezmienne i wciąż przebudowywane. W jednych jednostajny upływ czasu uwidocznił się w ich formie, w innych w materiale, funkcji czy lokalizacji. Śladów upływu czasu będziemy szukać w rozkładzie pomieszczeń, układzie zabudowy czy podobieństwach z innymi budynkami. W poszukiwaniu historii i opowieści, jakie snują budynki, przemierzymy cztery kontynenty, ale wybierzemy się też w dużo ciekawszą podróż. Razem z naszymi architektonicznymi bohaterami przemierzymy ponad cztery tysiąclecia. Jest bowiem jeden prosty sposób na podróżowanie w czasie: trzeba poznać i zrozumieć historię architektury. Rozdział pierwszy. Architektura wieczności. Śmierć dla ludzkości była problematyczna od najdawniejszych czasów. Jako jeden z nielicznych gatunków, mamy świadomość własnej śmiertelności i chyba jednocześnie jakąś niezgodę na to, że po prostu umrzemy. Zdaje się, że to właśnie ta niezgoda pchnęła naszych przodków do wykształcenia rytuałów i wierzeń religijnych, które przerażającą ostateczność śmierci. Jakoś by oswoiły i pozwoliły nadać jej sens. Wkrótce architektura i sztuka stały się częścią oprawy drogi do wieczności. Opowiadanie historii architektury bardzo często zaczyna się od szczególnych przykładów budowli, związanych właśnie ze śmiercią i z wiecznością, do dzisiaj budzących zachwyt i zdumienie. Mowa oczywiście o piramidach. Które starożytni egipscy faraonowie wznosili, by ich ciała mogły w nich spocząć na zawsze. Piramidy są dzisiaj czymś tak oczywistym, że rzadko kiedy zastanawiamy się nad ich genezą i znaczeniem, albo nad tym, jak pochowano innych faraonów, którzy nie zbudowali sobie ogromnych kamiennych monolitów. Przyjrzyjmy się bliżej egipskim grobowcom. Podstawową kwestią w staroegipskich wierzeniach związanych ze śmiercią, utrzymujących się przez tysiąclecia, była konieczność zachowania ciała. Zwłoki zmarłego postrzegano jako naczynie, do którego podczas wędrówki w zaświatach może powracać jego dusza. Egipcjanie wkładali więc wiele wysiłku w zapewnienie jak najdłuższego przetrwania doczesnych szczątków. Pomagał w tym suchy i pustynny klimat. Ale i tak z biegiem czasu ustalił się cały skomplikowany i obwarowany licznymi rytuałami proces mumifikacji zwłok, zwłaszcza tych należących do warstwy panującej. Piramidy w kształcie idealnego ostrosłupa, z jakim najczęściej je kojarzymy, wykształciły się w kilkuetapowym procesie. Najprostsze budowle grobowe, poprzedzające monumentalne budownictwo faraonów z okresu Starego Państwa, to mastaby których forma utrzymywała się przez tysiąc lat jako jeden z rodzajów struktury funeralnej. Zewnętrzna nadziemna część mastaby ma kształt płaskiego ściętego ostrosłupa na planie prostokąta. Poniżej znajduje się pionowy podziemny szyb prowadzący do komory grobowej. Ściany mastaby budowano najczęściej z suszonej cegły, tylko najświetniejsze z nich były oblicowane kamiennym płaszczem. W skromniejszych mastabach można było znaleźć ślepe drzwi i miejsce do składania darów. W bogatszych, wiele dostępnych dla żyjących pomieszczeń, które służyły kultowi zmarłych. Kolejnym etapem formowania się wzorca egipskiej piramidy była wyjątkowa budowla wzniesiona przez Josera w Sakkarze około połowy XXVII wieku przed naszą erą Piramida Schodkowa. Jej znaczenie dla dziejów architektury jest dwojakie. Po pierwsze, dzięki spiętrzeniu mastaby, czyli ustawieniu jedna na drugiej kilku form przypominających pojedynczą mastabę, wykonano duży krok w kierunku ostatecznej formy piramidy jako budowli, której istotnym wymiarem jest wysokość. Po drugie, jest to najstarszy obiekt, którego projektant jest nam znany z imienia. Był nim wysoki urzędnik Imhotep. Imhotep miał świadomość tego, w jaki sposób człowiek odbiera przestrzeń i znajdujące się w niej obiekty. Zaprojektowana i wzniesiona przez niego piramida pierwotnie była mniejsza, dopiero później została rozbudowana na bok i o dwa stopnie w górę. Znajduje się ona na rozległym, otoczonym murem i zabudowaniami, terenie świątynno-grzebalnym. Mamy więc już nie pojedynczy obiekt, a cały zespół struktur, które odnoszą się do kultu zmarłego. Najciekawsze jest to, jak Imhotep, nie tylko pierwszy architekt, ale i pierwszy urbanista, ustawił piramidę w ramach tego świętego obszaru i względem wejścia. Piramida nie stoi na środku, a wejście do kompleksu nie znajduje się na żadnej z jej osi symetrii. Wchodzi się z daleko odsuniętego od piramidy narożnika. Dzięki temu nasz wzrok i wzrok naszych niewyobrażalnie odległych przodków, którzy przechodzili przez tę samą bramę chcąc oddać cześć zmarłemu faraonowi. Pada na piramidę pod kątem. Mówimy, że odbieramy ją bryłowo. Od razu, od pierwszego spojrzenia z pod wejścia możemy docenić nie tylko jej wysokość, obecnie wynoszącą 60 metrów, lecz także całą objętość pełnię jej kształtu. Tak oto płaska i niezbyt atrakcyjna wizualnie mastaba z arabskiego błotna ława zmieniła się w imponującą wysokością malowniczą rzeźbę. Która oprócz tego, że chroni komorę grobową i ciało faraona, zasługuje również na podziw jako dzieło architektury. Najważniejszym momentem w rozwoju formy piramidy było panowanie snofru na przełomie 27 i 26 wieku przed naszą erą. Władca ten zbudował nie jedną, lecz najprawdopodobniej co najmniej trzy piramidy, w których widoczne jest poszukiwanie idealnego rozwiązania plastycznego dla zagadnienia grobowego monolitu. Pierwsza z nich, piramida w Meidum, zaczęta być może jeszcze za poprzednika snofru i prawdopodobnie nigdy nie ukończona, stanowi wariację na temat piramidy schodkowej. Być może to, co dzisiaj wystaje ponad piaski, było w zamierzeniu jedynie schodkowym trzonem piramidy, która miała mieć już gładkie ściany i formę ostrosłupa. Druga, piramida łamana w Dachszur, jak sama nazwa wskazuje, ma gładkie ściany, jednak są one przełamane około połowy wysokości, także ich dolne części wznoszą się dużo bardziej stromo 54 stopnie niż górne 43 stopnie. Wysokość tej piramidy to trochę ponad 100 metrów. Istnieją różne koncepcje dotyczące zmiany kąta nachylenia ścian. Najczęściej zakłada się, że wynika on z uwarunkowań konstrukcyjnych lub obserwacji osiadania gruntu pod gigantycznym ciężarem piramidy. Który postanowiono zmniejszyć już w czasie budowy, obniżając jej wysokość, a zatem i masę. Snofru, być może niezadowolony z efektów prac nad dwiema wcześniejszymi piramidami, nakazał wzniesienie trzeciej budowli, położonej około kilometra na północ od piramidy łamanej. Jest ona dzisiaj znana jako Czerwona Piramida w Dahshur. Budowniczowie prawdopodobnie wykorzystali doświadczenia zebrane przy budowie piramidy łamanej i wznieśli mocno spłaszczony ostrosłup o 43-stopniowym nacholeniu ścian. Wymiary podstawy to 220 na 220 metrów, pierwotna wysokość 109,5 metra, obecnie 105 metrów. Czerwona piramida przygotowała inżynieryjny grunt pod powstanie nekropolii w Gizie, której najjaśniejszą gwiazdą jest oczywiście piramida Cheopsa, mierząca w podstawie 230 na 230 metrów i wysoka pierwotnie na prawie 147 metrów. Niewiele ustępuje jej sąsiednia piramida Hefrena. Z okresu Starego i Średniego Państwa do naszych czasów przetrwało ponad 100 piramid zachowanych w różnym stopniu. Niektóre prawie nieuszkodzone jak piramida łamana w Dachshur, inne w stanie zupełnej ruiny, ledwie wyróżniające się z otaczającej je pustyni. Proces dojścia do wydawałoby się najprostszej formy, ostrosłupa, wymagał kilku etapów, na których rozwiązywano kolejne problemy techniczne i udoskonalano koncepcję monumentalnej budowli grobowej. Przejście od królewskiej mastaby do ostrosłupowej piramidy, wraz z opanowaniem wszystkich wyzwań, jakie wiążą się ze wzniesieniem ponad 100-metrowej budowli, trwało zaledwie kilkadziesiąt lat. Jednak czym w istocie jest piramida? Oczywiście, pod względem funkcjonalnym, jest po prostu wystawnym grobowcem. Ale skoro mastaby, a nawet wykopywane w piasku doły spełniały porównywalnie dobrze swoje zadanie zakonserwowania ciała na potrzeby wędrówki duszy poza światach, to po co inwestowano cały ten wysiłek, pracę nieprzebranych zastępów ludzi i czas mierzony w dekadach, aby zbudować po prostu kamienny ostrosłup? Musi być jakaś dodatkowa wartość. Nie tylko w samym akcie budowania, który najprawdopodobniej organizował życie społeczne w Egipcie w czasie wylewów Nilu, gdy nie można było pracować w polu, ale także w efekcie tych wszystkich starań. Piramida musi być czymś więcej niż tylko przeskalowaną komorą grobową. Moim zdaniem jest tym czymś. Jest sztuczną górą Ogromną masą skały, którą wyjęto z jednego miejsca i ustawiono w skoordynowany sposób w innym, aby stała się górą strzelającą w niebo, dotykającą chmur. A jaką cechę mają góry? Z perspektywy ludzkiego życia są wieczne. Od zawsze były i wiecznie będą. Są niezmiennym elementem krajobrazu. W ich cieniu toczy się życie kolejnych pokoleń. Tę niewzruszoność góry jako odwiecznego, naturalnego tworu dostrzegli także artyści. Majestat gór często pojawia się na obrazach jako tło albo główny temat. Pięknie uchwycił go Hokusai w swoim drzeworycie Wielka fala w Kanagawie z pierwszej połowy XIX wieku. Jednym z najsłynniejszych dzieł sztuki japońskiej. Na pierwszym planie woda. Przerażający żywioł przelewa się i pieni. Trwa walka o życie ludzi siedzących w łodziach, które zaraz roztrzaska wielka fala. A w tle widzimy spokój i stałość wznoszące się nad Japonią góry Fuji. Tym bardziej dynamiczna i niestała wydaje się wzburzona woda, że widzimy w kontraście do niej majestatyczną górę, niepomną na rozgrywający się na pierwszym planie dramat. Ludzkie życie jest kruche i zmieści je może kaprys przyrody, zdaje się mówić Hokusai, ale w przyrodzie jest też uspokajająca stałość. Odwieczny porządek, nad którym czuwają pradawne szczyty, porozmieszczane na ziemi boską wolą. Patrząc na skaliste szczyty z tej perspektywy, ich stałości i wieczności, wróćmy do starożytnego Egiptu. Jeśli władca chciał podkreślić swoją pretensję do boskości, to musiał pokazać, że i on, podobnie jak bogowie, może swoją decyzją, siłą woli, wznosić góry symbole wieczności. Zwykła mastaba może spełnić utylitarne zadanie, jednak nigdy nie pobudzi wyobraźni w taki sposób, jak górująca nad krajobrazem, widoczna z odległości wielu kilometrów, idealnie geometryczna piramida. Wielka niczym góra, a jednak doskonalsza, lśniąca gładzią kamiennej okładziny i złocistego piramidionu na szczycie. Egipskie piramidy były wznoszone po to, aby przetrwać wieczność. Praprzyczyna ich istnienia to pragnienie, by na zawsze uchronić ciało władcy. Dzięki temu same stały się symbolami wieczności i wiecznego życia w zaświatach. Nic więc dziwnego, że po ten niezwykle prosty, czytelny symbol chętnie sięgały inne ludy, nawet gdy Egipcjanie zmienili już swój sposób grzebania zmarłych, także tych najbardziej prominentnych, faraonów. Na południe od właściwego Egiptu, w Nubii, w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, elity królestwa Kusz, pozostające pod silnym wpływem kultury egipskiej, również zaczęły budować dla siebie grobowce w kształcie piramid. W kilku nekropoliach w Kuszyckiej stolicy Meroe, powstających od połowy VIII wieku przed naszą erą aż po próg IV wieku naszej ery, wzniesiono kilkadziesiąt niewielkich piramid, sięgających 30 metrów wysokości, ale charakteryzujących się znacznie bardziej stromymi ścianami niż ich wielkie poprzedniczki z Północnego Egiptu. Kuszyccy królowie podjęli tradycyjną formę piramidy, mimo że ciała współczesnych im faraonów Egiptu grzebano w grobowcach skalnych, a wielkie piramidy były już zamierzchłą przeszłością. Nubijskie budowle trudno też nazwać sztucznymi górami, ponieważ nie osiągają ponad 100-metrowych wysokości, jak ich słynne poprzedniczki. Kontynuują jednak formę i zaklętą w niej treść: odniesienie do wieczności i wiecznego spoczynku, stałości i niezmienności. Eksport formy piramidy i zawartej w niej grobowej symboliki nie powinien dziwić w najbliższych okolicach państwa faraonów. Jednak ciekawe przykłady budowli sepulkralnych zainspirowanych egipskimi grobowcami znajdziemy także, ku zaskoczeniu, dużo dalej i znacznie później. Na początek przenieśmy się do Rzymu. Miasto to kojarzymy z Koloseum, Forum Romanum czy Panteonem, ale raczej nie z piramidami. A jednak! Niewielka piramida stała się popularną formą grobowca bogatych Rzymian we wczesnym okresie cesarskim. Ponieważ Rzymianie budowali je poza murami miejskimi, to przez znaczący rozrost terytorialny miasta większość z nich uległa zniszczeniu. Do naszych czasów, z końca I wieku naszej ery, zachował się jeden taki spektakularny grobowiec piramida Gajusza Cestiusza, mierząca 37 metrów wysokości. Podobnie jak piramidy w Meroe, ma ona bardzo strome ściany, co może sugerować, że Gajusz Cestiusz widział nubijskie nekropolie. Rzym zaatakował Nubię w 23 roku przed naszą erą, dokonawszy wcześniej podboju Egiptu w roku 30 przed naszą erą. Zafascynowani egipską kulturą i zabytkami, choć to pojęcie jeszcze wtedy nie istniało, Rzymianie importowali z nad Nilu nie tylko zboże, lecz także całe obeliski, które do dzisiaj stoją na placach wiecznego miasta oraz, jak widać na przykładzie piramidy Gajusza Cestiusza, dziedzictwo niematerialne. Tym dziedzictwem był wzorzec budowli grobowej, która wprawdzie straciła już oszałamiającą skalę, ale wciąż odnosiła się do wieczności, mimo oderwania od staroegipskich wierzeń religijnych, związanych z wędrówką duszy po zaświatach i koniecznością zapewnienia ciału wiecznego trwania. Upadek wielkich cywilizacji starożytnych i tryumf chrześcijaństwa w Europie wcale nie doprowadził do przewartościowania symbolicznego znaczenia piramidy. Zrodzonej z pogańskich rytuałów pogrzebowych. Okazuje się, że jej ponadczasowe znaczenie jako grobowca i bramy do wieczności uniezależniło się od przedchrześcijańskich źródeł i z powodzeniem służyło wyznawcom różnych odłamów chrześcijaństwa. Na terenie obecnej Polski mamy zachowany arystokratyczny grobowiec von Fahrenheitów, piramidę w Rapie z początku XIX wieku. Kilka lat wcześniej w wiedeńskim kościele Augustianów ukończono nagrobek arcyksiężniczki Marii Krystyny Habsburżanki, księżnej Sasko Cieszyńskiej. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Na kilkustopniowym podium widzimy po prawej Śpiącego Lwa i dwa herby. Habsburskiego Orła oraz herb Rzeczypospolitej obojga Narodów, którym posługiwał się mąż zmarłej, książę Cieszyński Albert, królewicz polski, syna Augusta III Sasa. Po lewej zaś kroczy kondukt pogrzebowy ludzi w różnym wieku, opłakujących śmierć najlepszej z żon, jak głosi napis na nagrobku. Wchodzą oni do wypełnionej mrokiem bramy w piramidzie. Gdy Antonio Canova wykonywał ten wysoce oryginalny monument, piramidy w Gizie stały już od ponad czterech tysiącleci, a jednak siła ich przekazu była na tyle wielka, że w zupełnie innych warunkach religijnych i cywilizacyjnych gdy zlecono mu zaprojektowanie odnoszącego się do wieczności cenotafu dla osoby z królewskiego rodu, sięgnął po piramidę, wstawił ją do kościoła i nakazał swoim marmurowym figurom uczestniczyć w wiecznym kondukcie pogrzebowym. Postacie na nagrobku Marii Krystyny, wchodząc do piramidy, symbolicznie wkraczają w zaświaty, zawieszone w bezczasowej wieczności. Przenieśmy się na drugą stronę Atlantyku. Wyobraźmy sobie, że na nowojorskiej ulicy kupujemy przekąskę w jednym z tysięcy wózków gastronomicznych, oferujących szybkie dania ze wszystkich zakątków świata za rozsądną cenę. Nim zapłacimy za naszego hotdoga albo falafela, rzućmy okiem na banknot jednodolarowy. Co na nim widzimy? Tak jest. Piramidę. Znajduje się ona na rewersie banknotu, i, jak głosi napis na nim, także na rewersie wielkiej pieczęci Stanów Zjednoczonych. Piramida ta jest o tyle szczególna, że nieskończona. W miejscu, gdzie powinny znajdować się szczytowe głazy, widnieje oko opatrzności, do którego odnosi się górne motto: Annuit Ceptis, które można swobodnie tłumaczyć jako opatrzność sprzyja naszym przedsięwzięciom. Dolne motto Odnosi się do nieukończonej piramidy, novus ordo seclorum, nowy porządek wieków. Na najniższej warstwie kamieni, z których zbudowana jest piramida, wykuty jest rok 1776 w zapisie rzymskim. Użycie piramidy przez projektanta Charlesa Thompsona rzecz jasna nie jest przypadkowe. Sam Thomson tak tłumaczył jej znaczenie kongresowi, gdy w 1782 roku przedstawiał swój projekt pieczęci – Piramida oznacza siłę i trwanie. Data 1776 poniżej to data deklaracji niepodległości, a słowa Nowus Ordo Seclorum oznaczają początek Nowej Ery Amerykańskiej, która rozpoczęła się od tej daty. Piramida pojawiła się też we wcześniejszym projekcie wielkiej pieczęci USA, opracowanym przez Williama Bartona, który zaproponował pod nią inne motto: Perennis, co znaczy wieczny. Tak oto architektoniczno-budowlany sposób zapewnienia królewskiemu ciału wiecznego trwania i symbol boskiej mocy władcy powędrował na drugą stronę globu i trafił do najważniejszych dokumentów formującej się Nowej Republiki. Amerykańska piramida odnosi się do narodzin USA nie tylko datą wykutą u jej podstawy. 13 warstw kamieni symbolizuje 13 kolonii, które zbuntowały się przeciwko brytyjskim rządom i utworzyły Stany Zjednoczone. Niedokończona budowa oznacza konieczność ciągłego ulepszania gmachu państwa, budowania A More Perfect Union, coraz doskonalszej Unii, jak głosi preambuła Konstytucji USA. Amerykanie chcieliby by ich nowa republika była trwała niczym piramida, by nowy porządek wieków był wieczny, tak jak wieczne są grobowce nad Nilem, niewzruszone, stałe, majestatyczne. Egipskie piramidy dzięki swojemu zadaniu, stania po wsze czasy i prostej formie ostrosłupa okazały się jednym z najtrwalszych symboli, jakie stworzyła ludzkość. Tym samym dowiodły swojej skuteczności. Przemijają cywilizacje i religię, upływ czasu odbija się na wyglądzie piramid, ale nawet jeśli nie będą one stały wiecznie, to od ponad 4,5 tysiąca lat w oczach budowniczych symbolizują pragnienie wieczności. Powiedziałem, że piramida jako forma przetrwała dłużej niż trwał faktyczny czas piramid, gdy w dobie Starego Państwa królowie Egiptu wznosili dla siebie te majestatyczne budowle. Jak więc grzebano faraonów w późniejszych czasach? Egipskie wierzenia w okresie Nowego Państwa także wymagały mumifikacji zwłok i takiego ich zabezpieczenia, aby nic nie niepokoiło ciała zmarłego. Jednak pomysł, jak zapewnić mumii spokój, był zgoła odmienny. Zamiast wznosić kilkudziesięciu lub nawet ponad stumetrową metrową sztuczną górę, postanowiono składać zmarłych wewnątrz prawdziwych, już istniejących gór na pustyni w grobowcach wykutych w skalę. Najsłynniejszym zespołem takich grobowców, powstającym przez 500 lat, jest dolina królów, koło luksoru, czyli starożytnych teb w której pochowani byli faraonowie XVIII, XIX i XX dynastii, władający Egiptem od XVI do XI wieku przed naszą erą. Myliłby się jednak ten, kto spodziewałby się skromnych nisz lub sztolni z miejscem na zwłoki. Skalne grobowce nowego państwa potrafiły być projektami realizowanymi z iście faraońskim rozmachem. Niewidoczne z zewnątrz rozpościerają się pod ziemią. KV-5 Największy z grobowców w Dolinie Królów ma ponad 130 pomieszczeń przeznaczonych dla synów Ramzesa II. W grobach faraonów, komorze grobowej, zwykle towarzyszyły przedsionki i korytarze, czasem liczne inne sale, nakryte sklepieniami i podtrzymywane rzędami słupów. Grobowiec faraona Setiego I z XIX dynastii ma ponad 137 metrów długości. Nie tylko rozmiar tych podziemnych apartamentów zaskakuje, w wielu z nich zachowały się wspaniałe ozdoby. Reliefy i polichromie na ścianach i sufitach, jak właśnie w przypadku KV17 grobowca Setiego I. Dają nam one dzisiaj wgląd w świat wierzeń i życia codziennego Egipcjan, a także pokazują, jak postrzegali oni samych siebie i otaczającą ich rzeczywistość. Z sensacyjnego odkrycia grobowca Tutanchamona w 1922 roku, KV62, wiemy, że te bogato zdobione sale wypełnione były wszystkim, co może przydać się duszy zmarłego podczas wędrówki w zaświatach. W niewielkim, jak na egipskie standardy, grobowcu tego młodego faraona z XVIII dynastii odkryto nie tylko wyposażenie domu, w tym trzy bogato rzeźbione łoża, wykonane z drogich materiałów, figurki służących, a nawet jedzenie, ale także rozłożone na elementy cztery rydwany, łącznie kilka tysięcy przedmiotów. Duszy faraona nie mogło niczego zabraknąć. Wszystkie te wspaniałości. Reliefy i polichromie, fantastyczne sceny na ścianach, filarach i sklepieniach, kamienne sarkofagi i złocone trumny miały pozostać na zawsze ukryte. Naruszenie spokoju zmarłych było zakazane. Ostrzeżenia wypisane przy wejściach groziły klątwą każdemu, kto zechciałby niepokoić faraona. Zapieczętowane i zamknięte na głucho grobowce miały strzec swoich bogactw po wsze czasy. Dzisiaj stoimy w obliczu podobnych wyzwań, co egipscy budowniczowie. Czasy się zmieniły. Od dylematów konstruktorów piramid i skalnych grobowców dzieli nas niewyobrażalna odległość, a jednak my także potrzebujemy nowoczesnych budowli, które przetrwają kilka tysięcy i więcej lat, więc z perspektywy pojedynczego człowieka, całą wieczność. Na podstawie doświadczeń starożytnych Egipcjan wiemy, że choć piramidy stoją od połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, to nie udało się zabezpieczyć ich wnętrz przed szabrowaniem, tak samo jak nieskuteczne okazały się klątwy i pieczęcie na grobowcach w Dolinie Królów. Co więcej, gwałtowne powodzie nawiedzające od czasu do czasu to miejsce spowodowały duże zniszczenia w licznych grobowcach. Wiemy więc, że budowla, która przetrwa tysiąclecia, jest możliwa do wybudowania. Ale jeśli chcemy zapewnić zgromadzonym w niej przedmiotom spokój, musimy zabezpieczyć ją lepiej, niż zrobili to nasi praprzodkowie z północnej Afryki. Do czego jest nam to potrzebne? Do składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Takie odpady, jak np. zużyte paliwo do reaktorów jądrowych, są bardzo promieniotwórcze. Wytwarzają też ciepło, a do tego pozostaną radioaktywne jeszcze bardzo długo. Okres połowicznego rozpadu Neptunu 237 wynosi około 2 milionów lat, Plutonu 239 ponad 24 tysiące lat. Strategia przyjęta przez większość państw, które muszą jakoś sobie poradzić z zarządzaniem tego typu odpadami, jest podobna do tej przyjętej przez faraonów. Schować głęboko w ziemi, w pierwotnej skale, i liczyć na to, że nikt nie będzie niepokoił pierwiastków promieniotwórczych. W ich spokojnym, połowicznym rozpadzie. Jeżeli ta strategia okaże się skuteczna, to za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy lat, gdy nie będzie już śladu po żadnym ze współczesnych państw, współczesnych budynków, współczesnych dzieł sztuki, a także istnienie ludzkości w formie, jaką znamy dzisiaj, nie będzie wcale takie pewne, w głębinach Ziemi wciąż będą leżały jedyne trwałe ślady naszej cywilizacji. Odpady radioaktywne w metalowych sarkofagach. Jeśli by znalazł się jakiś odkrywca, który zechciałby je eksplorować, tak jak my, grobowce faraonów, niestety nie zastanie w nich olśniewających polichromii i luksusowych przedmiotów. Architektura wieczności, którą pozostawimy przyszłym pokoleniom, nie będzie skrywać artystycznego świadectwa naszych czasów, lecz wyprodukowane przez nas odpady. Niosące wszystkiemu śmierć. Czy zwróciliście uwagę na to, jakim słowem zaczyna się i kończy pierwszy rozdział? A jakim słowem zaczyna się i kończy wstęp tej książki? To tylko niektóre ze smaczków, jakie Radek poukrywał na kartach czterech wymiarów architektury. Żeby je odkryć, zamów swój egzemplarz na stronie czterywniary.goodidea.archi. Dziś do północy darmowa dostawa na terenie Polski. To ostatni odcinek, jaki publikujemy w tym roku. Dlatego życzymy Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2022 roku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.